nie gumujcie! Nareszcie pojawiła się Yamaha MT-09, na którą mogę się spojrzeć bez obawy o to, że poczuję się niczym człowiek, który grzebie sobie widelcem wokół. Uwaga, to jest najważniejszy. Sorry, I have a question. Do you like my bike? Alo? Ta Yamaha po prostu zaczęła wyglądać, bo poprzedni cyklop, sami przyznacie, tu nie chodzi o cenę niczyją, jakąś tam jednostkową, wystarczy podczytać fora, średnio podobała się motocyklistom. Ale to było. Dzisiaj na dziesięciolecie tak naprawdę serii MT-09 Yamaha zaproponowała światu MT-09 po grubym lifcie. To jest nowy model, w zasadzie kolejna generacja, czyli już czwarta z tego co pamiętam. Natomiast jak do tej pory wydaje mi się, że po pierwszej generacji, która była bardzo nowatorska, to ten sprzęt jest jednym takim najciekawszym w sumie motocyklem. Dobra, ja wam opowiem jak to było. W 2023 była taka MT-09, że jak na nią patrzyłeś, to czułeś się tak, jakbyś ty widelec w oko wsadził i kręcił, to już mówiłem. Dzisiaj 2024 już jest ładna, że już normalnie na nią patrzysz, na tą też. Ale nadal ten od designu tutaj dziergał, bo patrzcie. No bo te lampki to są tylko takie lampeczki, jak główny stroboskop, którym sobie palisz, jest tutaj. No i to nie jest ładne urządzenie. To światło do jazdy, to takie mijania i długie światła są po prostu na co dzień. Raczej widzisz te daylightsy, które są no tak ładnie ułożone. I to wygląda naprawdę ok. Jezu, zapędziłem się trochę. Ruszyłem sobie na tej dziewiątce, tak dodałem gazu, mówię, co jest gaz tak lekko chodzi, co nam się tak kręci. I gadam o tym chłopakom, a oni mówią, że to tak ma być. A to serio chodzi o ten piec, który tak się fajnie wkręca, znaczy agresywnie na obroty, że na samym początku jest taki waaa, ale później już jest git. To znaczy, że on robi tak waaa, to jest git, no ale trzeba się przyzwyczaić. Założę się, że dealerzy i sprzedawcy Yamahy mają zarąbisty problem, ponieważ 9 na 10 klientów będzie się pytać, czy ta Yamaha MT-09 posiada głośniki w zbiorniku, ponieważ mamy tutaj takie maskownice. Jeżeli nakleisz sobie naklejkę Bose, to na 100% każdy pomyśli, że są to głośniki. Ale oczywiście to nie są głośniki. Ale to, że głośniki nie do słuchania muzyki, tylko silnika, bam, nareszcie coś mądrego. Bo tutaj państwo z Yamahy stwierdzili, że skoro no te normy euro jakieś tam, nie wiadomo jakie, szaleją na rynku i nic nie wolno już w zasadzie, najchętniej jakbyśmy wszyscy milczeli, nie oddychali i w ogóle nic nie robili, no to wymyślili, że nie będą robić głośniejszego wydechu, żeby to bardziej rasowo brzmiało i tak dalej, bo przecież to generuje jakiś tam hałas. Ale można zrobić tak, żeby nie denerwować tych ludzi, co przechodzą obok hałasem, tylko wpływać na kierowcę. Ale jak to zrobić, skoro motocyklista jedzie i hałas zostawia za sobą? A no proszę państwa, zrobić jakieś ujście dźwięku troszeczkę przed nim. I zrobili takie maskownice, które chyba są podłączone do kolektora ssącego, do tłumika szmerów ssania tak zwanego. I jedziesz i kiedy odwijasz manetkę gazu i przyspieszasz, to taki chrobot, takie coś ciekawego dopływa do uszu i czujesz się, jakbyś jechał na maszynie bardzo sportowej, jakbyś jeździł jakąś totalną wyścigówką. Są dwa głośniczki, czyli jest stereo, do uszu wpada dźwięk totalny, no i bardzo miły. Dźwięk charakterny i sprawiający, że mimo, że nie przeszkadzasz wszystkim dookoła, tu czujesz się królem życia. Znaczy taka średnia ważna sprawa, ale trzy kolory. Czarny jak w habicie ksiądz. Taki szary z felgami niebieskimi. Co mi montujesz GoPro do mojego motorka? Co mi tu robisz? I typowo Yamahosko niebieski. To taki niebieski, z takimi niebieskimi. Zauważyliście, że się faflunie? Jak mówię niebieski, to muszę panować, mówię niebieski. Cześć, nazywam się Muniek Sasy. Od razu widzę, że quick shifter jest fajniejszy jakiś taki, bardziej taki o. Niby jedziesz, zmieniasz sobie bieg, jak tak normalnie chcesz troszeczkę przyspieszyć dynamicznie, to nie musisz sprzęgła wciskać, robisz tylko łeba, ebo, ebo. No i jak chcę robić ebo, 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 to on to ebo, ebo, ebo. Se robi jakoś płynniej. No i właśnie królem życia trochę się czułem jeżdżąc na tej Yamaszce, ponieważ to jest zwykła MT-09. Nie jest to nawet wersja SP. Nie jest to MT-10, która jest totalnym potworem. Nie jest to już oczywiście MT-07, która jest łatwym motocyklem. Na pewno łatwiejszym niż ten. Ale dziewiątka w swojej całej okazałości sprawia, że ten motocykl nie przerasta wszędzie. W sensie, do sobie jechałem, odwijałem ile się da, jechałem bardzo szybko tutaj z chłopakami, którzy jeżdżą szybciej ode mnie. No i czułem się po pierwsze dosyć pewnie cały czas i to spoko. Po drugie ten silnik i cała ta ergonomia, o której zaraz opowiem, sprawia, że tym motocyklem można jeździć zarówno sportowo, jak i miejsko, jak i trochę turystycznie, ale też o tym zaraz opowiem. No i jest to taki do tańca i do różańca sprzęt. Dla każdego trzy gary są mega uniwersalne. W ogóle
Wczoraj na prezentacji coś bełkotali, że zrobili nową skrzynię biegów. Znaczy starą, ale coś pozmieniali. Zmiany dotyczą 4., 5., 6. biegu albo sposobu jego przełączania. Że ma być delikatnie i bardziej gładko i przyjemnie. Nie wiem, co tam zrobili, bo widziałem jakieś zdjęcia wałków, ale nic z tego nie rozumiem. Ten tam grzebie ciągle, grzebie i grzebie. W ogóle za tą relację podziękujcie marce Dacia, bo tu tak wieje, że jakbyś się za tą daczką nie schował, to by nic nie było słychać. Ale co ja chciałem powiedzieć? Podnóżki! No bo ja przed chwilą powiedział, że mogłoby być bardziej sportowo. W sensie to nie wiem, ale patrz, tutaj sobie możesz sety przekręcić wyżej, podnieść. Jak sobie podniesiesz je wyżej, to będziesz miał nogi bardziej podjęte, będziesz bardziej sportowym chłopcem, czyli mniej będziesz przycierał podnóżkami. I tak trzeba żyć. Czy jakoś tak zlewają się z mojego polskiego. Tak trzeba żyć. A bangla on tak. Bardziej chyba wydaje mi się uniwersalne niż te dwa gary, które są takie typowo, chociaż nie wiem, nieważne. Ważne jest to, że Yamaha zmieniła sporo rzeczy. Zmienili przede wszystkim pozycję za kierownicą, która dzisiaj jest bardziej sportowa. I bardzo dobrze, bo ja mam wrażenie, już nie pamiętam jak było w starej dziewiątce, bo nie jeździłem nią. Ojejku, chyba z 2 albo 3 lata. Zauważyłem jedną rzecz, że on przy dosyć mocnym odwijaniu gazu lubi lewitować przodem i kiedy jedziesz szybko po niezbyt równych drogach, ten przodek lubi się tak może nie oderwać, ale traci tą swoją masę, no i potrafi go bujnąć. I fajnie, że położyli kierowcę troszeczkę, w sensie kierownica trafiła, poszła niżej, podnóżki poszły wyżej i do tyłu. To sprawiło, że bardziej leżysz na tym motocyklu. Jak znam życie, bardziej was będzie obchodzić siedzenie kierowcy. Siedzenie tego gościa, co prowadzi 825 mm, czyli ani bardzo wysoko, ani bardzo nisko, tak średnio wyżej. A czy wygodnie? To zależy. Ja po 150 km dzisiaj zacząłem odczuwać ból tyłka. Ale dlatego, że zacząłem jechać tak typowo turystycznie, bo zaczął się jakiś taki wolniejszy odcinek trasy. Ja mam 1,86 m, przypominam, to jest dosyć ważne. I po prostu źle siedziałem na tym motocyklu. Kiedy usiadłem na nim tak nieco bardziej sportowo, może nie sportowo, tak street fighterowo, jakbym chciał coś zacząć robić dziwnego, to nagle przestały mnie boleć 4 litery, bo masa poszła nieco bardziej na pachwiny, na uda być może, bo siedzenie też jest troszeczkę tak przekoszone, żeby bardziej dociążać przód. I to wydaje mi się, że jest bardzo istotne dla tego motocykla. Szczególnie, jeżeli będziesz chciał nim troszeczkę sobie pojeździć po torze, bo ten motocykl do tego po prostu się nadaje. Najważniejsza sprawa. Czy wiecie, że Yamahy pachną? Yamahy mają nowy taki zapach charakterystyczny, bardzo go lubię. Taki, że sobie wąchasz i o, jadę Yamahą, jak mi fajnie. A inne marki tak nie mają, że pachną. Yamaha pachnie. Znowu nie wiem, czy was to interesuje. Masa. 193 kilogramy. A skoro już wjeżdżam w ten tembr głosu, to kącik tych grzechów, dżentelmena. W ramie Yamahy MT-09 znajduje się 3-cylindrowy, rzędowy, chłodzony powietrzem, olejem i... No, cieczą silnik. No, 4-osuwowy. Stopień sprężania wynosi 11,5 do 1. Fajna ta morda, mi się podoba. Jednostka generuje 119 koni mechanicznych przy 10 tysiącach obrotu. Ale jak nie jesteś jakimś turbo zaawansowanym wymiataczem i masz A2, to możesz kupić wersję 47,6 konia przy 6 tysięcy obrotów, czyli jest dostępna okrojona wersja. Ale to jest jeszcze nic. O, i to jest akcja. Przyjechały motory, zawiał wiatr i wydupcyło barierkę na Golfa. Ale Golf jest nieśmiertelny. Uwaga, podnoszę. Uwaga, podniosłem. Zaraz Golf dostanie jeszcze raz pewnie. A, przyjechały motorki, miałem je nagrać i się na fladze skupię. Słuchajcie, 93 Nm. Czy 7 tysięcy obrotów na minutę. Chłopy sobie opowiadają o jeżdżeniu. Są podnieceni, czyli git. Zawieszenie. Skok przedniego widelca wynosi 130 mm i patrzcie, tu są śrubki. Można nimi przekręcać. Golf dostał drugi raz. Teraz mocniej i w szybę. Czy czuję się winny? Nie szczególnie. Uwaga, idzie następny. Idzie chłop podnieść flagę. Uwaga. Podnosi flagę. Golf dostanie trzeci raz. Ale spokojnie, golfy są nieśmiertelne. Ale wróćmy do ważnych spraw. Skok zawieszenia tylnego 117 mm. No i regulacja napięcia wstępnego sprężyny. Rozstaw osi 1430 mm. Ten świt 140 mm i masa 193 kg. No i zbiornik 14 litry. Czyli nekedowo. Jeżeli będziesz jeździł po torze, czyli będziesz jeździł szybko, to na pewno wykorzystasz hamulce. Tutaj nareszcie pojawiła się, no w sumie to nie wiem czy nareszcie, ale jest pompa Brembo radialna, więc to czucie hamulca jest bardzo fajne. I znaczy bardzo fajne, no
no jest na tyle fajne, że jak jedziesz szybko, a jesteś takim gościem jak ja, to możesz tym hamulcem działać, operować w miarę rozsądny sposób. Oprócz tego ta klamka ma regulację, dźwignia sprzęgła również ma regulację. Największe zmiany dotyczą chyba całego układu sterowania tym motocyklem, ponieważ może nie ma takiej rewolucji jak w modelu SP, który otrzymał bezdotykowy, zbliżeniowy w zasadzie kluczyk. Mamy tutaj klasyczny kluczyk, który wsadzasz do stacyjki, przekręcasz, odpalasz motocykl przyciskiem z prawej strony. Z prawej strony znajduje się jeszcze przycisk mode, czyli zmienianie sposobu oddawania mocy, tych wszystkich bzdur. Natomiast najciekawszym przyciskiem, w zasadzie przyciskami są przyciski kierunkowskazów. Mamy je dwa. I to jest zasadnicza różnica, bo normalnie jest jeden, który chodzi na boki. Tutaj mamy dwa przełączniki i wciskając lewy przełącznik włączasz lewy kierunkowskaz, wciskając prawy, wciskasz prawy i włączasz prawy kierunkowskaz, całkiem logiczne. Chcąc wyłączyć, musisz kolejny raz wcisnąć ten przycisk i go wyłączyć. Oprócz tego możesz delikatnie tak puknąć tylko ten kierunkowskaz i wtedy włączysz go na kilka sekund, tak jakbyś w samochodzie zmieniał pasy i masz tam taką opcję, że tak delikatnie pstrykniesz, to tam przez chwilę się trzyma. Nie ukrywam, że trzeba się tego nauczyć. Ten system nowy wchodzi łatwiej niż zamiana klaksonu z kierunkowskazem w Hondzie, gdzie jak wchodzę na Hondę, to cały czas trąbię na początku. Tutaj aż tak nie miałem, ale musiałem pomyśleć na temat tych kierunków. Oprócz tego mamy joystick pięciopozycyjny, w sensie do góry, w boki i na dół i jeszcze możemy wcisnąć. I sterujemy pięciocalowym wyświetlaczem TFT, w którym tam wszystko się znajduje, co potrzebujecie. No i jest tempomat. I teraz w tym wyświetlaczu TFT możecie, albo z tym wyświetlaczem, przez aplikację możecie połączyć telefon i nawigować, i nam podłączyli, i mogliśmy nawigować, to jest wszystko nieistotne. Można natomiast patrzeć, kto dzwoni do Was, to jest bardzo istotne, bo czasami jak się sparujesz i masz interkom i się słuchasz, to dzwoni telefon i musisz się zatrzymać, a czasami nie warto się zatrzymywać, w sensie możesz jechać dalej, no nie musisz odbierać od razu. No a czasami musisz, więc spoko, bo wszystko widzisz. Ale mam ładną naklejkę. A w sumie jak już musisz mieć turbo wygodny motor, to sobie możesz Tracera kupić i sobie jeździć jak lord. A, bo bym zapomniał, a że sobie zapisałem na kartce, to nie zapomniałem, uwaga. Bo świat pędzi w takim kierunku, że zawsze musi być sześcioosiowe IMU, jakiś turbo power of my life. Elektronika taka, której świat nie widział, żeby było bezpieczniej, szybciej, łatwiej i przyjemniej, no i spoko. No i właśnie w tych motorkach zamontowali tu aż tyle takich systemów, co rozpisałem. PWR to mapy oddawania mocy. Street, czyli normalna, rain, czyli rain i sport, czyli ten sport. Plus do tego custom 1, custom 2. Jest tam cała ta śmieszna tabelka, która pokazuje co jak się dzieje. Nie zapamiętałem, wam tego nie opiszę, ale to wygląda tak, że one są bardzo podobne do siebie, jednocześnie się bardzo różnią. Ale co chciałem wam powiedzieć? A drze się ten samochód. Chciałem wam powiedzieć, że jeżdżę sobie na streetie tym, ale oprócz tego mamy taki system jak lift, czyli kontrola uniesienia przedniego koła. No i włączyłem sobie ten street i kontrolę uniesienia przedniego koła. Ona tam chyba jest w układzie 2, 1, 2 liczby. I strzeliłem se z klamki i go tak wyrwało, a on jest taki chętny i on se podniósł koło, tak nie wiem, no przednie z 40 cm może coś takiego i tak se jechałem, trzymałem gaz. To nie, że coś umiesz, tylko se trzymałem i se jechałem. To spoko, znaczy aż się poplułem tak spoko. Fantastico! Jadłem obiad, czekaj, czego na zębach nie mam znowu. Ale najbardziej popisowym tematem w tych motorkach jest ten system BSS. Znaczy BSR, BSR, zapamiętajcie, bo BSR. Dobra! BSR, zapamiętajcie, backflip regulation, regulator. Czyli jak już backflipa, to cię reguluje, żebyś nie wyleciał. A tak serio chodzi o to, że hamujesz mocno, mocno, mocno i jest za mało tutaj gripu, czyli przyczepności, a masz sprzęgło antyhoppingowe, to żeby to sprzęgło antyhoppingowe zadziałało dobrze, żebyś złapał grip, to on sobie podniesie obroty, żeby tutaj było więcej trakcji i wtedy to wszystko zadziała. Na bank to źle wytłumaczyłem, ale nieważne. Z tego, co się orientuję, to jest to kajaba 41 mm z przodu z jakąś tam regulacją. Z tyłu mamy też zawieszenie tylko z napięciem wstępnym sprężyny, z tego, co się zorientowałem. Nie jestem pewien, czy jest to kajaba. Chłopaki, którzy tutaj chodzą, tak mówili. Nie ma tu żadnego napisu, a w tych takich historyjkach gdzieś tam oficjalnych nie znalazłem tej informacji. Wiem, że w SP wersji jest na pewno kajaba. Ciekawa sprawa, z przodu zaciski nie są już Nissina, tylko są jakieś takiej innej marki, której napis właśnie nakładam, zrobiłem sobie zdjęcie, ale nie będę wyjmował teraz telefonu i wam mówił jakiej marki, bo nie pamiętam. Jakieś mniej markowej marki, wyglądają prawie tak samo, a hamują turbo fajnie, więc spoko, nie ma co za bardzo płakać.
Ta 900 trzycylindrowa, która jest z nami, według danych technicznych pali 5 litrów na setkę. Mi przy odwijaniu i takiej szarpanej jeździe, połączonej z gumowaniem i połączonej z tym wszystkim, co tu się może dziać, spaliła 5,5 litra, więc jestem niemal przekonany, że jesteście w stanie zejść poniżej piątki. Można normalnie dać śrubkę do SUP Frame'u, czyli jak pojedziesz na tor i zrobisz sobie high side'a, to nie jak skrzywisz, to sobie wymienisz. A nie będę ci opowiadać, że inaczej się nie da, musi być przyspawany. No pierdoła, ale ważna w sumie. Czerna lampa gi. Tak, trzeba żyć. W ogóle, żebym nie powiedział, bez dużo akcesoriów. Tam można sobie, widziałem w filmiku reklamowym turbo, 100 rzeczy wynająć. A ja nie wiem co, nie pamiętam, ale widziałem, że wydech można taki normalny. Ja się nie taki, że patrzysz na niego, a wylot jest od spodu i nie wiesz, gdzie jest wylot i łazisz dookoła, tylko normalnie tutaj pucha, sterszy prawidłnie, jest jak trzeba. Wsiadłem sobie na pasażera miejsce. I cóż, no nie jest to motocykl dla dwóch dryblasów. Takich jak ja, że dwie osoby sobie jadą i jest super. Raczej zajeżdżasz na miacho, zabierasz kogo trzeba i zawozisz gdzie trzeba. Twardy ten fotel. No i miejsca nie za dużo, bo ja już na samym koniuszku sobie siedzę. Ale może coś mi się wydaje. To znaczy generalnie często mi się coś wydaje. 49 tysięcy złotych. Tyle kosztuje ten motocykl. Mam tu masę karteczek, w których sobie wszystko zapisałem. Uwaga, 49, nawet 900 zł kosztuje MT-09 w podstawowej wersji. Wydaje mi się, że jest to dobra cena. W tej cenie możecie wybierać spośród trzech kolorów, szarym, niebieskim i czarnym. Tutaj ze mną jest szary z niebieskimi felgami i mi się osobiście podoba najładniej. Zmian jest sporo. Zmian jest sporo. Nie jest to całkowicie nowy motocykl, ale odświeżony i myślę, że jeżeli chcieliście do tej pory kupić MT-09, bo pasowała wam pojemność, bo pasowała wam marka, do której macie zaufanie, no bo trudno nie mieć zaufania do Yamahy, to ufam, że poprzednie wersje po prostu mogły wam się nie podobać, bo na pewno jest taka część osób, której ten motocykl się, znaczy ten poprzedni się nie podobał. Tutaj mamy zmianę i zaczyna się podobać. Mi się podoba, ale nie musicie mi wierzyć, ufać, bo ja jeżdżę starym GS-em i uważam, że jest całkiem niezły, więc ten temat z wyglądem to jestem w ogóle generalnie, no coś tu jest nie tak w mojej badyńce. To chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć o tym motorku. Czy bym kupił, gdybym chciał mieć jeden motocykl i miałbym wybrać jeden motocykl? Wiem, że jeden motocykl to jest żadne rozwiązanie. Nie ma motocykli uniwersalnych. Jeden jest lepszy do drugiego, drugi do drugiego, a trzeci do trzeciego. Poza tym dochodzi choroba psychiczna pod tytułem zachłanność, na którą cierpię, a ta zachłanność objawia się w tym, że muszę mieć dużo motocykli. No i to jest taki motocykl, który służy do wszystkiego. Będziesz świetnym riderem na MT-09 w mieście, na to, że i w trasie. Do turystyki oczywiście wybrałbym Tracera, ale MT-09 chyba jest jednym z najfajniejszych pojazdów tej klasy. Nie wiem, czy jeździłem wszystkimi, teraz musiałbym sobie zrobić szybki rachunek sumienia, ale tak mi się wydaje po dzisiejszej jeździe. Być może jestem przekupiony tym pięknym miejscem, słońcem i w ogóle. Jedyne, co mogę zrobić, to zaprosić was na jazdy testowe, żebyście sami się przekonali, a nie wierzyli dziennikarzom. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś mądrzejszego, zajrzyjcie do Simpsona na świat motocykli. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś głupszego, to wpadajcie do nas na Facebooka jednoślad.pl i odwiedźcie, że naszą stronę jednoślad.pl, zróbcie nam ruch, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi. Jeszcze jedna rzecz, oczywiście egzotyki będą mocniejsze, lepiej jeździć po zakrętach niż MT-09, czy tam szybciej, ale wtedy jest jeszcze taka opcja, że kiedy oni pojadą na serwis i będą czekać na swoje części, ty po prostu będziesz sobie jeździł. Trzymajcie się, cześć i pa! Finito! Skończyłem!